jak jest po tym, jak zostałaś mamą? Czy ta moda troszeczkę się zmieniła i zaczęłaś wybierać inne stylizacje niż kiedyś? Wiesz co, no oczywiście, że się ta moda zmieniła. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby było mi wygodnie tak na co dzień, więc cieszę się, że mogę tu być, założyć szpilki, poczuć się kobieco. Teraz na co dzień chodzę po prostu wygodnie, w dresach, na sportowo. Jak w ogóle zmieniło się twoje życie w momencie, kiedy na świecie pojawił się wasz synek? Oj, no bardzo, no to wiesz, to przewartościowuje całe życie. Ta miłość do dziecka jest czymś niesamowitym. Nie wiedziałam, że można tak kochać drugiego człowieka, dopóki nie urodziłam synka. Naprawdę jest to coś niesamowitego. Wiemy także, że ty bardzo przyjaźnisz się z Mariną, a ona jest teraz w Warszawie. Czy udało wam się spotkać? Tak, Marina już zdążyła poznać mojego synka Vincenta. Już go nosiła, niańczyła, jest super ciocią.